Dramat Hajleł Bieber na ściance, nie mogła pozować, bo ktoś wchodził jej w kadr, szacunek, na jaki zasluzyla, wideo. Hajleł Bieber ostatnio nie ma łatwo, a wszystko za sprawę jej rzekomego konfliktu z Selena Gomez. Mimo że celebrytka kilkukrotnie zabrała głos i przyznała, że nie uderza w żaden sposób w byla partnerkę swojego męża. To internauci co jakiś czas wywlekają nowe dowody mające świadczyć o tym, że Hajleł publicznie szydzi z ich idolki. Fani piosenkarki zauważyli m.in., że Bieber opublikowała filmik, na którym z koleżankami nagrywa popularny trend na TikToku. Nagranie miało być jednak szpileczka pod adresem Gomez, która w tamtym czasie musiała borykać się z body shamingiem. Innym razem Hajleł miała drwić z brwi artystki, która w sieci ubolewała, że przesadziła z laminacją i wysmiewać Taylor Swift, która od lat uznawana jest za najlepszą przyjaciółkę Seleny. Fani Seleny sprawili, że celebrytka pożegnała się z kilkoma tysiącami obserwatorów w mediach społecznościowych i rozpoczęli akcję, w której masowo wyrzucali kosmetyki jej marki. Nie brak również komentarzy uderzających w żonę Justina Biebera. A na koncercie Muzyka pod Scenę niedawno skandowano Jac Hajle. Celebrytka najwidoczniej robi jednak dobrą minę do złej gry, bo na oscarowej imprezie Vanity Fair wyglądała na niezwykle zadowolona, gdy pozowała w eleganckiej sukni od Saint Laurent. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Hajleł musiała jednak zmierzyć się z pewnymi przeciwnościami, bo, jak wynika z zamieszczonych na TikToku nagrań, nie mogła pozować na ściance, gdy co chwilę ktoś wchodził jej w kadr. Mimo że wycieczki za plecami celebrytki były pewnie przypadkiem,